Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Jeżeli widzimy się po raz kolejny, to hej. Dzięki za kliknięcie w moją twarz jeszcze raz. Nie spodziewałem się tego. Natomiast jeżeli jesteście nowymi widzami i lubicie chłopaków, którzy wypowiadają się o kosmetykach lub chłopaków w makijażu, to rozważcie subskrypcję tego kanału. Guzik do subskrybowania jest gdzieś na dole pod tym filmikiem. Natomiast dzisiaj będziemy porównywać sobie dwa podkłady. Dwa podkłady, które w mojej głowie są teoretycznie do siebie podobne i które myślałem, że więcej osób będzie do siebie porównywać. Ale jak zacząłem wyszukiwać właśnie porównań tych dwóch podkładów na YouTubie, to nie znalazłem praktycznie żadnego. Poza tym, że Tati Westbrook, którą bardzo, bardzo lubię oglądać, właśnie uważa, że te podkłady są podobne jeden do drugiego, ale nigdy w sumie tych podkładów jeden obok drugiego nie porównywała i w sumie, tak jak już powiedziałem przed chwilą, nie widziałem, żeby ktokolwiek to robił. A ja stwierdziłem, że może będziecie tym zainteresowani i może będziecie chcieli zobaczyć, jak jeden do drugiego będą się porównywać. Natomiast o jakich podkładach rozmawiamy? Jeżeli, tak jak już mówiłem wcześniej, wracacie do mnie po raz kolejny, to być może wiecie, o czym rozmawiamy, natomiast jeżeli nie, rozmawiamy dzisiaj o podkładzie Beauty Blender Bounce i o podkładzie L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Oba podkłady mają być bardzo lekkie, bardzo trwałe i mają mieć takie średnie do pełnego krycia, więc tutaj teoretycznie są podobne. Natomiast jak to się będzie sprawdzało na naszej twarzy, to jest już zupełnie inna kwestia i dzisiaj będziemy właśnie to sprawdzać. Słuchajcie, oczywiście mamy ogromną, poza tymi podobieństwami, mamy ogromną różnicę w cenie. Ten podkład kosztuje chyba 150 zł, ten podkład kosztuje 50 zł, tak mniej więcej w cenie regularnej. Można go też złapać na promocji, więc tak naprawdę ten z L'Oreal możemy mieć od 3 do nawet 5-6 razy taniej, w zależności od tego, kiedy i gdzie go kupujemy. Więc jeżeli one są takie same, a na przykład jeżeli jesteście zainteresowani tym, to można nie wydawać aż tylu pieniędzy i spróbować zainwestować w ten. Natomiast taką ostateczną decyzję na temat tego, czy faktycznie ten może być zamiennikiem podkładu Bounce Beauty Blender, podejmiemy pod koniec dzisiejszego filmiku. Myślę, że przejdę tak naprawdę do nakładania obu podkładów na twarz. Użyję do nałożenia ich tych samych narzędzi, gąbek z Blended. Mam dwie przygotowane różne, żeby te podkłady się razem nie zmieszały. Resztę twarzy wykonam dokładnie tak samo na obu stronach. Zobaczymy, który lepiej przyjmuje kolejne kroki i który ogólnie będzie się dzisiaj odrobinę lepiej nosić. Tak samo nie będę przygotowywać cery przy pomocy żadnej bazy, dlatego że nie chcę pomagać ani jednemu, ani drugiemu podkładowi. Do tego podkładu mam dedykowaną bazę, natomiast tak jak mówię, chcę, żeby ten test dzisiaj był jak najbardziej fair, więc jeżeli jesteście ciekawi tych dwóch produktów i chcecie zobaczyć, jak one jeden obok drugiego się sprawdzają, to zachęcam Was do oglądania dalej. Jesteście odrobinę bliżej, żeby było wszystko odrobinę lepiej widać. I zaczniemy od podkładu Beauty Blender Bounce. Nałożę go chyba sobie z tej strony. On ma tutaj taką fajną paletkę, na którą oni proponują, żeby wylewać podkład i z której możemy ten podkład nabierać na gąbkę i nakładać na twarz. Natomiast dlatego, że ten podkład tutaj tego nie ma, nie będziemy z tego korzystać i zrobimy to fair i wycisnę go sobie na dłoń. A, jeszcze chciałem dodać tylko, że gąbka jest to prawda trochę ukłonem w stronę tego Beauty Blendera, dlatego że on jest stworzony do tego, żeby używać go razem z gąbką. Natomiast ja ten podkład z gąbką też bardzo, bardzo lubię i ja ogólnie gąbek przede wszystkim używam na sobie, więc to jest po prostu dla mnie bardziej naturalne narzędzie. Wyciskam sobie jedną pompkę podkładu, myślę, dlatego że będę go używać tylko na jednej stronie twarzy i myślę, że go nałożę takimi kropeczkami na policzki. Nie pamiętam, jak szybko on zastygał, bo jeszcze nie używałem go aż tak często, i trochę sobie na szyję. Resztę wpracuję w gąbkę. Czoła nie będę malować, dlatego że mam grzywkę, więc to nie ma sensu. I zaczynamy wklepywać podkład w twarz. Jedna pompka wygląda w ten sposób. Myślę, że przydałoby mi się jeszcze odrobinę krycia tutaj na policzku, tu na brodzie i tutaj na szyi, więc spróbuję go sobie dołożyć, ponieważ ma to być podkład z kryciem pełnym, jeżeli go dobudujemy sobie, więc wyciskam drugą pompkę i nałożę ten podkład przede wszystkim tam, gdzie go potrzebuję najbardziej. Druga pompka i faktycznie przyznaję, że twarz wygląda bardzo, bardzo ładnie.
podkład ładnie wszystko mi tutaj przykrywa. Natomiast zobaczymy teraz, jak będzie wszystko wyglądało z drugiej strony, jeden obok drugiego. I tutaj używamy, tak jak już wcześniej wspomniałem, L'Oreal Infallible 24 Hour Freshwear. Też wycisnę sobie jedną pompkę. I jedna pompka tutaj wydaje mi się być odrobinę bardziej obfita niż ta z Beauty Blendera. I też konsystencja jest o wiele bardziej lejąca. Zobaczymy, jak się to u nas przyłoży na twarz. Też wydaje mi się, że mam go w odrobinę jaśniejszym kolorze niż Beauty Blender. Robię tutaj dokładnie tak samo. Najpierw nakładam sobie kropeczki, resztę podkładów wpracowuję w gąbkę i będziemy jechać na twarzy. Ten podkład z L'Oreala również wydaje mi się być odrobinę bardziej różowy. Ten Bounce jest trochę bardziej żółty. Znaczy ten L'Oreal moim zdaniem jest bardziej neutralny, gdzie Bounce jest ewidentnie żółtawy. Z jedną pompką myślę, że krycie jest bardzo podobne do tego z Beauty Blendera, z jedną pompką Beauty Blendera. I dlatego tak samo jak w przypadku Beauty Blendera dołożę sobie jeszcze jedną pompkę tam, gdzie najbardziej potrzebuję. Zobaczymy, czy krycie uda nam się ładnie zbudować. W tym wypadku tutaj krycie też można bardzo ładnie sobie dobudować, więc jak najbardziej L'Oreal na chwilę obecną doganie ten Beauty Blender i można je zdecydowanie do siebie porównywać, tak przynajmniej mi się wydaje. I jeszcze teraz sobie zerkniemy, jak twarz wygląda z bliska. Wiecie, co wam powiem? Twarz z obu stron wygląda niemal identycznie. Nie tylko jeżeli chodzi o poziom krycia, ale również o to, jak on się zbiera, tutaj minimalnie w liniach niestety, jak ogólnie wygląda faktura skóry. Poza tym, że kolor jest inny na twarzy, delikatnie, nawet wykończenie bym powiedział, że jest praktycznie identyczne. To tak jak mówię, poza tym, że ten kolor jest bardziej troszeczkę neutralny, bardziej blady, ten jest bardziej żółty, to ja nie byłbym w stanie powiedzieć, że mam na sobie dwa różne podkłady. Być może kiedy wiecie, ten podkład troszeczkę się znosi, wtedy wyjdą różnice między nimi. Natomiast na chwilę obecną podkłady wyglądają totalnie identycznie. Moim zdaniem troszeczkę przyjemniejsza dla mnie w pracy jest jedna konsystencja, bardziej płynna. Troszeczkę mi się wydaje, że szybciej i łatwiej się on rozprowadzał na twarzy. Natomiast poza tą jedną uwagą, moim zdaniem one na chwilę obecną są jak dwie krople wody, poza tym, że są w różnym kolorze. Wykończę teraz resztę makijażu i wrócę do was z podsumowaniem tego, jak się wszystko prezentuje już z wykończoną twarzą, a później będziemy się widzieć po całym dniu i zobaczymy, jak ten podkład i ten drugi podkład przetrwał i który tak naprawdę okaże się lepszy, a być może będą totalnie identyczne. Twarz już wykończyłem, jak widzicie, nadal podtrzymuję to samo zdanie, które powiedziałem przed chwilą. Podkłady są absolutnie identyczne. Nie widzę najmniejszej różnicy między jedną a drugą stroną, poza oczywiście tym kolorem. I zobaczymy. Mam nadzieję, że te podkłady będą się też tak samo nosiły. Jeżeli tak, to będę wam jeszcze bardziej mógł polecać ten podkład, bo jej tak już go bardzo, bardzo wam polecam i bardzo, bardzo go lubię. Natomiast jeżeli on będzie jeszcze na dodatek idealnym zamiennikiem podkładu 3 razy droższego, to ma jeszcze więcej gwiazdek. Więc czekamy do końca dnia i zobaczymy, jak to wszystko będzie się nosić. Jestem z powrotem, minęło praktycznie 9 godzin od nałożenia makijażu, więc czas się przysunąć, wyzumować i zobaczyć, jak się wszystko nosi. Zespoileruję od razu, nosi się wszystko bardzo podobnie, powiedziałbym, że nawet identycznie. Jak widzicie na tym zbliżeniu, mam nadzieję, że widzicie, ja sobie zresztą wezmę lusterko, żeby też widzieć, co się dzieje. Przede wszystkim największy problem tych podkładów i wszystkich podkładów u mnie to zbierające się linie uśmiechu i one oba zbierają się
Tak samo moim zdaniem. Tak samo wyglądają na brodzie. Nie najlepiej, ale identycznie. Ilość błysku powiedziałbym, że może minimalnie jest większa po tej stronie, po stronie L'Oreala. No ale nie wiem, szczerze wam powiem, że moim zdaniem te podkłady ogólnie wyglądają całkiem nieźle nadal. Te linie uśmiechu są najgorsze, ta broda jest też nie najlepsza, ale poza tym wyglądają całkiem znośnie, całkiem ładnie. I totalnie identycznie. Moim zdaniem tutaj mam bardziej oczywiście zwycięzcę pod kątem cenowym i też bardziej wolę jego konsystencję. Ten podkład również jest dobry, ale no, jak mamy podkład, który jest praktycznie 3 razy tańszy, to wiadomo, że wygrywa ten, który jest tańszy, skoro robią praktycznie identyczne rzeczy. Oba są dobre. L'Oreal moim zdaniem troszeczkę bardziej wygrywa, natomiast kilka osób zgłaszało w komentarzach mi, że on potrafi zapychać, że on wiele osób zapycha, ten z L'Oreala. Natomiast jeżeli chodzi o ten z Bounce, nie wiem tego sam, bo nie sprawdzałem składników, ale Tati bardzo go lubi, a ona mówiła w filmie, że pozbywała się wszystkich kosmetyków, które mają tendencję do zapychania i tak dalej, że sprawdzała wszystkim kosmetykom składy i że ten podkład został jako jeden z nielicznych razem z nią. Więc zakładam, że jeżeli mielibyście duże problemy z, na przykład z tym z zapychaniem, a bardzo lubicie efekt tego podkładu i tak dalej, to wtedy możecie sięgnąć po ten. Wiadomo, że jest dużo droższy, ale z drugiej strony, jeżeli wam się coś podoba, nie możecie go mieć w tańszej wersji, to warto czasami zainwestować w coś, co nie będzie dla was szkodliwe. Więc tutaj musicie się zastanowić. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie cenowe, L'Oreal, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak ten podkład będzie z waszą skórą współgrać i czy wam zaszkodzi, nie zaszkodzi, to będzie Bounce, więc wszystko zależy tak naprawdę od waszej cery i od waszych finansów. Dla mnie oba te podkłady są super, z ogromnym plusem dla L'Oreal Freshwear. No więc co, w tym filmiku to było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry i o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. Ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!